Dzień w minutę o obozie koncentracyjnym dla zwierząt, którą okazała się ferma norek prowadzona pod Pabianicami koło Łodzi. To jest mój okręg wyborczy. Tam też prowadziłam parę miesięcy temu interwencję z otwartymi klatkami na fermie lisów. Te lisy znaleźliśmy w strasznym stanie. Tutaj obrazy, jakie zostały nagrane przez aktywistów z Fundacji Viva, są przerażające. Te zwierzęta są torturowane, pracownicy łapią je za ogon, walą nimi o klatki, walą nimi o betonowe podłoże. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że jest to ferma, która była jakoby wzorcowa. Właściciel mówił w materiale filmowym, że to pracownicy, że on nic nie wiedział. Natomiast zdjęcia wyraźnie pokazują, że on był wśród nich i również trzymał norki za ogon, również znęcał się nad tymi zwierzętami. Skończmy wreszcie z tym krwawym biznesem. Polska jest drugim w Europie i trzecim na świecie producentem futer. Jeżeli chodzi o liczbę zwierząt, które są w tej chwili dokładnie, czyli na przełomie listopada i grudnia zabijane, bo wtedy mają właśnie bardzo ładne futerko, to jest 5 milionów osobników. 5 milionów zwierzątek w tej chwili jest zabijanych po to, żeby ktoś po prostu mógł na tym zrobić interes. Piątka dla zwierząt cały czas leży w Senacie i nie wiadomo, kiedy Sejm zacznie z powrotem nad nią obradować. Mam nadzieję, że stanie się to już w grudniu. Dopiero teraz widać, jak bardzo ta ustawa jest potrzebna i takie interwencje są bardzo, bardzo ważne. Dziękuję tutaj aktywistom Fundacji Viva za ten kawał naprawdę dobrej roboty.